Cześć, witam Was moi drodzy w kolejnym krótkim filmie z taką przestrogą, bo wielu z Was myśli, że potrafi dużo zrobić przy swoim motocyklu, że co to jest prosta sprawa wykręcenia paska, odkręceniu kilku śrub z pokrywy, wymiana tego paska, skręcenie wszystkiego w całość, no i przecież to jest bardzo proste, no oczywiście, że to jest proste moi drodzy. Tylko ludzie wymieniający te wszystkie części, elementy, na przykład głupi pasek albo wariator, sprzęgło i tak dalej, popełniają diametralne takie niby proste błędy, ale bardzo ważne rzeczy, o których zapominają. Kolejność podkładek, ilość tych podkładek, one są założone nie w tym miejscu, więc to skutkuje potem tym, że trzeba znowu wymienić pasek na nowo. Ja Wam pokażę taki przykład. Zobaczcie, mam tutaj Piaggio X10. Tutaj klient sobie osobiście wymieniał pasek, moi drodzy. Pierwsza sprawa to zobaczcie, jak wygląda tuleja. Wariator jest pełno jakiegoś brudu, nie wiem skąd. To trzeba czyścić, moi drodzy. To jest nowy wariator, który ma przejechane 1000 km zaledwie. Tu jest nowy pasek, który już jest uszkodzony i trzeba go wymienić. Zobaczcie, co się stało. A tylko dlatego, że ktoś źle założył podkładki, moi drodzy. Musicie pamiętać o kolejności, która jest bardzo ważna. Ja sobie wysypię te rolki i Wam pokażę, jak to ma być. Moi drodzy, mamy tutaj trzy podkładki w Piaggio. Czy to jest MP3 500, czy to jest X10, 500, czy 400, jest to wszystko tak samo. Słuchajcie, pierwsza podkładka, ta musi być tutaj. Ona wchodzi sobie do tego rowka, co uniemożliwia za mocne ściśnięcie paska, ponieważ to był taki problem, że nie było tej podkładki. Pasek za bardzo wypiętrzał się tutaj i tarł, moi drodzy, o obudowę tutaj. Widzicie? Jest wytarte. No i się po prostu wydarł. Ja po prostu jadąc, rozpędzając ten silnik do maksymalnych obrotów, poczułem straszny dym. No, pasek zaczął się palić. Masakra. Więc kolejność jest taka, że podkładka musi być między wariatorem a przeciwtalerzem. Kolejno, następna podkładka, większa ta cienka tutaj. A na końcu podkładka ta. Ale tą podkładkę też w odpowiedni sposób wkładziemy. I zobaczcie, ona jest tak wyprofilowana. Nie wkładamy jej tak, jak było teraz, bo było źle. Ona musi być zamontowana w ten sposób. W ten sposób, bo ona jest sprężysta, dopiero nakrętka. Kolejną rzeczą, kolejnym krokiem, gdzie jest zrobiony błąd, to jest sprzęgło. Pierwsze sprzęgło, moi drodzy, potem dzwon. Później podkładka na dzwon, a nie za dzwonem, bo tutaj też ta podkładka była wyjęta, nie z tej strony była na łożysku założona. I dopiero pokrywa, podkładka i nakrętka. Taka kolejność. Także moi drodzy, pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważna rzecz i trzeba zwracać uwagę, jak to jest złożone, żeby na przyszłość nie narobić sobie dodatkowych kosztów. Teraz mamy znowu do wymiany pasek napędowy, no, trzeba sprzęgło, tu i tak jest regulacja napędu, jest serwis do zrobienia, więc no tak jak mówię, no musicie pamiętać o tym, żeby, musicie pamiętać o tym, żeby ta kolejność była zachowana, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Moi drodzy, jeśli film się podobał, oczywiście łapkę w górę proszę, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, no i do komentowania, co Wy o tym myślicie. Czy warto samemu naprawiać, czy nie do końca? Pozdrawiam.